Dzisiaj mamy 2 kwietnia 2022. Czekam na decyzję, bo wyjeżdżam w trasę, ale jest mały problem. Przyjeżdżam na bazę, no podpinam się, sprawdzam papiery i patrzę, że mam ADR-y, czyli ładunek niebezpieczny, który trzeba chronić przed zamarznięciem, nie? Czyli chłodnia powinna być ustawiona na 18 stopni Celsjusza, tam 55-60 Fahrenheita, żeby podgrzewać ten środek naczepy, nie? Przyjeżdżam, chłodnia była wyłączona. No więc pierwsze co zrobiłem, odpaliłem ją i na pacy była temperatura 2 stopnie, nie? No a pierwsze co robię, to dzwonię do spedycji. Znaczy w sobotę dzisiaj nikogo nie ma za bardzo, tam dzwoniłem na komórkę i mówię, że jaka sytuacja i że sądzę, że nie powinno być żadnego problemu, bo to są duże takie beczki, to jest jakiś tusz. No mówię, nie, na razie nic, nigdzie nie jedź, muszę wykonać parę telefonów i ci wrócę. No i tak już czekam półtorej godziny, aż się zdecydują, nie? Nie wiem, dzwonię, nie odbiera i no czekam, no nie wiem co on dzisiaj wymyśli, no. I tak, czekam. A fajną trasę mam. Pierwsza zrzutka w Iowa, Des Moines, Iowa. Druga zrzutka w jakimś szpitalu w Montanie, w Butte. I ostatnia zrzutka w Kent, Washington, czyli w Seattle, nie? Taka trasa na luzie, no bo dzisiaj co ja bym, nawet granicy nie chcę przekroczyć, tylko podjechać pod granicę, pod do Sarni chcę się jechać, spać. Jutro dojadę gdzieś tam pod Des Moines i w poniedziałek pierwsza zrzutka, nie? Pierwsze zrzutki mam 1800 km. 1870, no, żeby być dokładnym. No już się zaczynam wkurzać, bo przyjechałem na bazę przed 8, byłem gotowy do wyjazdu o 8.30, a jest 10.15 ten. Jak nie pod klientem się czeka, to teraz na bazie, to już jest porażka. Jeszcze może być tak, że mi każe zdjąć tą jedną paletę, bo to jest jedna paleta, reszta produktu nie są podgrzewane. No tego szpitala jakieś wykładziny, czy linoleum, nie wiem. To samo do Kent, Washington. To jest na takich rolkach i na podłodze. To rozładunki będą ciekawe, ale do szpitala to może być ciekawa dostawa. No ale na razie jestem uziemniony, nie mogę ruszyć się z bazy. Że wyjazd zaczyna się ciekawie. Zaraz będzie do niego dzwonił, aż się dodzwonię. Nie odbiera. No nie wiem, już mnie to zaczyna denerwować. 2 godziny tutaj sterczę. Dokładnie. Jeszcze mi powie, żebym to zrzucił i szedł do domu. Tak może być. Wszystko jest możliwe. Drugi spedytor. Dodzwoniłem się w końcu do drugiego spedytora. Opowiedziałem mu całą historię. Mówię, że on kazał czekać. On powiedział, odpal chłodnie i jedź. Ja mówię, ale żeby on później nie miał problemów, bo ja do niego dzwonię, nie odbieram. No mówi, powiedział, jedź. Okej, okay. To Rafał jedzie. Z 3-godzinnym spóźnieniem. Teraz plombuję naczepę, bo już wiem, że mogę, nie? Dobra. I tak dzisiaj dojeżdżam tylko do granicy. 8 godzin jazdy, czyli na 7-8 wieczorem będę, spoko. Także mogę wyjeżdżać, nareszcie. To jest ten drugi różowy trak, są dwa u nas takie. One drożej kosztują. I wszystkie pieniążki idą na ten, walkę z rakiem, nie? Się kiedyś pytaliście w komentarzach, czy jeszcze używajmy wędki. No używamy, jak widać. Kurde, to jest nowy trak. Ten 227 holowany. Albo nie, on tego nowego może bierze i będzie holował. I ten zepsutego przyciągnie, tak może być. Jak widzicie, w Montrealu wiosennie, chociaż jeszcze dzisiaj w nocy było zimno. I spokojna jazda po 401. Wiosenna. 7 stopni już. Tak Toronto chciałem przejechać o 2-3 po południu, nie? Ale teraz przejadę bardziej o 5. Ale w sobotę Toronto jest prawie zawsze zakorkowane, także. Ale mówię, bez stresu. Abym tylko dojechał do granicy dzisiaj. Jutro mi zostanie 11 godzin jazdy i jak się uda, to będę spał pod klientem, a jak nie, to gdzieś przed. Proszę, jedzie prynz z zachodu. Rubniemy sobie. Tak, i pomachamy.
większość pryzów tak robi. No i co? I odkryjemy z powrotem mój szlak. 90. Z Des Moines polecę 80. Przed Omahą 29 do góry i 90. I 212. I dalej 90. Montanie. Jestem ciekawy tej dostawy w szpitalu, co to będzie, nie? To jest wszystko na ziemi później. Znaczy później, mogę nagrać w środku, nie? Ale jak będę zdejmował pierwszą zrzutkę, no to wtedy już przed deplombę, bo zaplombowałem na granicę, nie? Ciekawy jestem, co z tego wyjdzie. Ile to będzie trwało, nie? Ja tak przewiduję skończyć wszystkie zrzutki w czwartek. Później liczę na Kalifornię, już jest kwiecień, mogliby puścić w dół, ale wątpię. Chyba, że będą dobre stawki w Salinas i wtedy może się coś uda, ale podejrzewam, że znowu będą energetyki z Portland, albo jakieś jabłka, albo masło, no. Cebula może już się zaczęła znowu. Zawsze się znajdzie jakaś osobówka spowolniona. Okej, tyle wieści 401. Trochę na początku wiało, teraz już nie wieje. Mniej rzuca. I pykałem, aż dojechałem do Toronto, gdzie z pewnością spotka mi jakiś koreczek. W dwóch, trzech miejscach pewnie. O, już się zaczyna. Na przedmieściach. Normalka. I pyk po drugiej stronie wypadek. I już pewnie koreczek z drugiej strony. No ja tam na początku zaliczyłem małe zwolnienie, na razie idzie. Na razie idzie. O, strasz. O, niedobrze. Trochę tam tych aut jest. No nic, to jest Scarborough. Tutaj przy 404 może być zwolnienie. A i później standardowo przy lotnisku i w Mississadze na wyjeździe przy robotach. Ale już tak mi się wydaje, za pół roku albo pod koniec tego roku będzie 6 pasów aż do Milton na zachód. To będzie dobre. No tutaj już minąłem 404 i to się zacznie już ruszyć. Jeszcze w Mississadze na końcu powinno być. No mówię, dużo nie stracę, ale to nie jest przejazd na tempomacie, jak to się mówi. No, jak zaczynałem karierę, to tutaj były tylko 3 pasy, nie? Na zachód. Się już kończyły przy Dixie tak naprawdę. No. No i tutaj troszeczkę koreczka jeszcze, bo się właśnie z 6 pasów robi 3. No i tam dalej klepią, nie? Jak doklepią aż do Milton, to będzie łatwiej. I te 6 pasów będzie się ciągnęło aż za 407. To 407, no to będę by mogli zrobić bezpłatnie. Chociażby dla tranzytu, albo bardziej dostępne ceny dla tranzytu, nie? Gdzie to prywatna nie zrobię? Bo Toronto ma tak jakby, znaczy ma drogę równoległą do 401, bardziej na północ. Jest płatna taka jakby druga obwodnica, nie? Tak jakby obwodnica, bo ja nie potrafię nazwać drogi, która idzie prosto i tylko wyżej, jako obwodnicę. Obwodnica mi się zawsze kojarzy z ringiem, nie? No. A już teraz nie będzie zwolnień, także jeszcze 2 godzinki i koniec, 2,5 godzinki do granicy. Kurczę, może bym się przekroczył. Ale po co? Nie, plan był taki, że nie, to nie. Zapomniałem wczoraj nagrać, jak dojeżdżam. Jestem dokładnie 7 km przed granicą, nie, 9 km przed granicą. Taki traks, dobrze, zawsze jest miejsce. Chociaż jak przyjechałem, było później. Przyjechałem tutaj 20 po 7. Jest 5.20. Nie no, ciut później, w pół do 8 przyjechałem.
Za 10 minut mogę ruszać. No i tak zrobię. Wczoraj też było pusto na granicy. Komunikaty na drodze to mówiły. Dzisiaj o tej porze będzie też pusto. Ja chyba polecę tutaj. Na Detroit i na 94. Ja tak nie cierpię tej autostrady 69. Raz, że nudno. Dwa, że jakość jest do kitu. A teraz sobie przelecę spokojnie. Tu jakoś szybciej idzie, nie? 94. Detroit. Tak jest, tak zrobię. Ten sam dystans jest mniej więcej. Tak czy tak? Ja. 94 i później 96 i na szlak stary. I dzisiaj właśnie muszę ustawić. Nie, jest ustawiona. Des Moines. To jest mój cel. Pod klientem raczej można spać. Może się udać, może się nie udać, bo to jest 1070 km. Powinno się udać. A jak nie, to się stanie gdzieś, nie wiem, przed Des Moines. Parę kilometrów, tam pełno trackstopów i resterii. Dobra. Kawa. Na śniadanie dzisiaj kiwi, bo muszę je zjeść. Bo kiwi nie można włożyć do Stanów. Wczoraj zjadłem wszystkie małe pomidorki, co miałem. Właśnie szykowałem na British Columbia, nie? No. Jeszcze szczypiorek. Kurde, szczypiorku też nie można włożyć. Wyrzucę, no bo co mam zrobić? Zjeść szczypiorek. Z nowości. To poprawili aplikację, już się nie zawiesza, gdy nie ma połączenia z internetem, tylko trzeba wpisać manualnie kilometr 398 207. Uuu, jutro mi pyknie 400 tysięcy. No to już jest, wiecie, jak mi to wkurzało, nie? Teraz go podpisać już. Dobra, odczekam jeszcze trochę, tak do dziesiątki. Przegląd byłem, jak wyrzucałem śmieci na zewnątrz, ale ta chłodnia strasznie, jak się odpala, ona jest cichutka, ale jak się odpala, gdzieś tam jakieś paski się ślizgają i taki, one się zerwą, nie? Dobrze, że ją mogę już jutro wyłączyć, bo jak już będzie w trybie ciągłym, no to wiadomo, cały czas na chodzie, nie? A ona jest teraz na start-stop, ale za każdym razem trochę się w nocy budziłem. Muszę napisać na raporcie, żeby to naprawili. Bo przy pewnym odpaleniu paski się w końcu zerwą. Będzie problem. Szef, problem. Wcale stop, jeszcze zimna. Nic. Manifest jest, karta jest, dokument jest, wszystko jest. Ale to, żeby tą granicę przekroczyć i mieć święty spokój. I będę miał spokojny dzień jazdy. Granica i Chicago, ale w niedzielę powinno być w miarę ok. Za Chicago trochę roboty są drogowe. Dlatego mówię, niekoniecznie podjadę dzisiaj pod firmę, co dużo nie zmieni. Bo później w dwa dni dochodzę do Butte, Montana, gdzie mam drugi rozładunek. Niby deszcz, to jeszcze taki lekki śnieżek gdzieś tam zatańczy, ale to już koniec. Mam nadzieję. Dobra, jedziemy. Dla samochodów minimal, dla traków not available, czyli dla traków prawdopodobnie nie ma wcale kolejki. Ale jest tak wczoraj. Wczoraj było dla obydwu kategorii pojazdów minimal. Za półtora roku mają otworzyć nową granicę między Windsor i Detroit i prawdopodobnie podjazd autostradą będzie wyglądał podobnie, nie? Nareszcie już budują ten most.
Ontario miało całkiem inny schemat budowania dróg, no. Autostrada w środku miasta, mimo tego, że są teraz te mury, nie, ale... No, okej, zapłacę za most. Zobaczymy, co na granicy będą ode mnie chcieli. Ja podejrzewam, że mnie prześwietlą. Pustki. Wszędzie. Jest taki lekkawy śnieżek. No dobra, do usłyszenia za granicą. No i jedno pytanie na granicy. Gdzie jadę? Znaczy dwa. Gdzie jadę? Nie było prześwietlenia. Gdzie jadę? Mówię, że mam trzy zrzutki. Iowa, Montana i Washington. I gdzie to załadowałem? Nie ładowałem tego, tylko wziąłem to z naszej bazy. Którą? Której bazy? W Saskatoon? A ja mówię, nie, Lachine. Takie podchwytliwe pytanie, żeby zobaczyć, czy jestem zmieszany. No i have a nice day. No to have a nice day. Jeszcze muszę stanąć, odpalić chłodnie, bo bałem się, że mi się włączy, nie? A jak mam na start-stop, to jest zawsze ten problem. Podjeżdżać z włączoną czy nie, ale stanę zaraz na poboczu i odpalę i jadę na Michigan, na Detroit, nie jadę na Flint, nie, na Detroit. Pada jakiś taki lekki śnieżek, nic groźnego, ja nawet nie patrzyłem, czy coś idzie. O, Loves nowy, kurczę, na 94, przed Sarnią, wow. Budują tych losów na potęgę. No nic, sądzę, że na pauzę stanę tak za Chicago. Może mi się uda dojechać 7,5 godzin do Davenport, to od razu bym tam stankował paliwo i już. Ponuro i pusto w Michiganie. Jesiennie wręcz. Za nami tam trochę słońca, ale patrzyłem, co miało pójść, to poszło. Popadało w nocy i nie będę już miał deszczu. Ani żadnych opadów, więc spoko. I schemat jest bardzo łatwy. Ja chyba dojadę do tego Davenport. No, przed przerwą. Fragment drogi, gdzie jest dobra nawierzchnia w Michiganie. No i jest coś nie tak z chłodnią, bo jest żółte światełko. Pewnie się pasek zerwał, jestem 100% pewny. Będę musiał to gdzieś naprawić dzisiaj, no. Będę musiał wykonać telefon. Dupa Jasiu. Jeszcze zobaczę na pogodę, może się ociepli tam dalej, to nie będę musiał. Ale tak czy inaczej, no ja nie załaduję. Ja zaraz stanę na resterii i zobaczę, co się stało. Jak się tylko pasek od alternatora zerwał, to ja ten podłączę kable i już. Gorzej, jak się inny pasek zerwał. Zobaczymy, co tam się stało. Nie, perspektywa gadania. Niedzielę rano z moim odpowiedzialnym od mechaniki nie jest ciekawa. Patrzyłem w Des Moines, aby dzisiaj 10 stopni. Tak czy inaczej, to musiał to naprawić. No, słyszę, że chodzi. To już coś. Co tam się stało? Alarm list. Alternator nie ładuje. Zerwał się pasek. Wyłączyłem tą chłodnię. Pasek się nie zerwał. Pasek jest, ale ten jak jest luźny. Kurde, może ja to jakoś bym sam przykręcił gdzieś
Napinacz trzeba, gdzie jest napinacz? Z tyłu. Nie, tego nie przekręcę sam. Napiąć trzeba. Dobra. Jak ten nie ładuje, to nie jest duży problem. Tu się podepnę i już. Dobra, odpalamy z powrotem. No ale ten napinacz to jest poważniejsza sprawa. Zaraz się podłączę. Ten pasek się zerwie. Znaczy on po pewnym czasie się ustabilizuje, nie? Dlatego naciągłem się, nie martwię. Jeszcze odpalę ten. Odpalę traka, żeby zobaczył, że ma prąd i się aleron zniknie. Chod tam, kurde. Problem jest taki, że jak jest Bluetooth, to ten. Dobra. Jeszcze zobaczymy, czy ma ładowanie, czy dobrze kabel podłączony. Coolant level, engine oil pressure level 7.3 ampere, battery voltage 14, czyli ładowanie jest z tego kabla. Jest ok. Jeszcze się muszę upewnić, żebym go cholera nie zerwał. Tak, wtedy. A teraz dałem, odłączyłem kable i dalej ładowanie jest. Także ja podejrzewam, że ten pasek się ślizgał. Dałem na ciągły. Niech będzie na ciągłym do jutra, później się wyłączy. A później powiem w poniedziałek, zadzwonię w poniedziałek, jak już będzie pracował ten od mojej mechaniki, że mam mi znaleźć garaż, gdzie mają mi napiąć ten pasek, bo to tylko będą problemy. A do jutra to będzie ok. Ok, można jechać dalej. I szerokie drogi przed Chicago, to jeszcze jest Indiana. Tu jest 10 rano, więc przeskoczę. Bardziej się martwię za. Są te roboty, ale powinno być ok. Ja zdecydowałem, że staję na pauzę zaraz za Chicago o 12. Tak mi się nie śpieszy, bo firmy jutro otwierają o 7 rano. Gdzie zrzucam jedną paletę. Chłodnia, chodzi dobrze. Ja jeszcze jak stanę, otworzę z boku drzwiczki. I może będę miał tam dojść do tego napinacza i spróbuję go przykręcić. O, do jutra na ciągłym, niech se będzie. Bo ona jak jest na ciągłym, to tam ten pasek się ułoży i nie piszczy, nie? Jakoś to działa. A najgorzej jest właśnie jak ten start-stop był. No to na początku takie odgłosy wydaje ten pasek, że to jest po prostu... Tak by go szarpało, nie? Że mi się uda napiąć, bo to musiało być z tym wspólne, nie? Że alternator pewnie coś tam złapał, mniejsze napięcie i włączył się kod, bo ładowanie cały czas jest. Także tak. Ponuro. Mam dojechać do deszczu. Ajoje, to się będzie dobrze dzisiaj spało pod rampą. Pod rampą jadę do klienta. Zostało 560 km, mam 6 godzin, więc raczej powinno wyjść. No i jutro jedną paletkę wypluję i kontynuuję. I jutro myślę dotrzeć do Rapid City w South Dakota. Bez żadnego opóźnienia. Czasami widać Chicago, ale to czasami.
Iowa. Skończyło się płacenie na bramkach od prawie już 2 lat. Dla wszystkich. Nawet ci, co nie mają transponderów, trzeba zapłacić ten na stronie internetowej, nie? No ale my mamy czytnik. I pass or pay online. Tak jest napisane u góry. Chicago za nami. Teraz jeszcze do Joliet dojechać, to już będę miał roboty za mną. Szybko ten dzień mija. Ja dlatego lubię rano wstawać. Szybko mija dzień. Tu są roboty. Dobrze, że to robią. Tu będą poszerzać, 3 pasy będą. I tu jest najbardziej rozwalona droga chyba. Illinois na tej 80. Tutaj ten most tam nad kanałem nawigacyjnym, który łączy duże jezioro z Mississippi. To chyba jak, też jakaś rzeka, ale nie jestem pewny. W każdym razie można sobie wziąć łódkę, motorówkę albo taką większą, bo żaglówka to masz tam nie przejdzie, nie? I można sobie popłynąć z Montrealu dużymi jeziorami aż do Chicago, do rzeki Mississippi i wypłynąć gdzieś tam na dole w Luizjanie albo w Teksasie też można odbić i dopłynąć na Florydę i później wzdłuż Florydy, Georgii, North Carolina i tak dalej do góry, nie? Do Nowego Jorku. To się nazywa tak zwany the loop, ale to trzeba mieć odpowiedni statek, nie? Żaglówką też to się da, tylko trzeba zdemontować maszt, bo tu chodzi o pewne wysokości. No widzicie, jak ta droga jest rozwalona? Ale na szczęście to były roboty i już nie ma robotów drogowych. Czyli bez straty czasu, tylko trochę z nadwyrężeniem kręgosłupa. Tu jest ten. To jest rzeka, The Plain River, ale to jest też kanał nawigacyjny. I tak wzdłuż 80 jest ten kanał i już widać barki, nie? No i one płyną. Tak, taki duży kanał widać. I one płyną aż na sam dół. Tu też są śluzy i tak dalej, nie? Dramat, ale już mam to za sobą. Z najgorszy moment. Michigan, Illinois aż dotąd, a później już jest w miarę okej. Okay, jeżeli chodzi o jakość drogi, nie? W Iowie jeszcze trochę potrzęsie. Jest 12, jest czas na obiad. Połowa dnia, później jeszcze 2 godzinki, zatankuję paliwo i później 3 godzinki i jestem na miejscu. Zaraz zobaczę, co z tą chłodnią. Bez pośpiechu. Ciepło się robi, słońce grzeje, to tam w naczepie. Mógłbym nawet tą chłodnię teraz wyłączyć, nie? W nocy może będzie 2-3 stopnie, no to nie zamarznie. Tylko jak przyjedzie się pod klienta, no to tak jak on wejdzie do naczepy, to tak będzie ciepło, nie? No to o to chodzi. Co innego by to było jedzenie, czekolada.
zobaczę, czy mogę odkręcić ten panel. Ale czemu ja bym nie móc? I zobaczę, co tutaj z boku widać. A chłodnie wyłączę. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Włączyłem ją na start-stop. Mówię, jest ciepło teraz. Jak grzeje słońce, to tam temperatura nie spadnie. Gdzie? To jest tylko dojście do baterii. To trzeba zdjąć. Żeby mieć dojście do tego. No, pasek jest luźny ewidentnie. To jest, kurde, jak bardzo luźny, nie? Tu. To jest główne koło zamachowe. Ten jest dobrze. Ja cię kręcę, jaki luz. Tu jest od silnika. Tutaj daje prąd? Tak? Nie wiem. A, no to jest silnik elektryczny. A alternator gdzie jest? Nie wiem. Taki luźny, że zaraz spadnie. No. Ja się nie będę bawił w to. Musiał zdjąć baterię. Napinać się stóp. Z tyłu. To nie jest robota dla mnie. Nie dla kierowcy. Napinacz jest może też zepsuty. Od dołu też może pewnie. Można dojść jakoś tak. Kurde. Ja chyba oleję sprawę. Jak ona w trybie stałym będzie normalnie chodzić, to jakoś to będzie. A jak będzie czas, no bo to będzie robota na mechanik, to pewno zrobi w godzinę. Szlak. Mogłem to sprawdzić u nas na bazie. I przez ten czas, co czekałem, to bym to zrobili. No i tak jechałem, jechałem. Nudna jazda, zapomniałem, żeby coś w ogóle nagrać. Jechałem znowu w deszcz. Zajechałem do... To jest miejscowość Newton, przed Des Moines. Zatankowałem paliwo, wykąpałem się i jadę podpięta. Zdążę, 40 mam... Ile kilometrów? Następny punkt. 64 km, mam jeszcze godzinę. Także wczorajszy plan był dobry. Nie przekraczania granicy jak nie trzeba, nie? No. I tak kombinuję, żeby zrzucić ten szpital, ale to nie będzie szpital, to jest jakiś dom, tam patrzyłem na Google. We wtorek. Zadzwonię jutro, jak już zdejmę tą jedną paletę, będę jechał dalej. Będę miał oszacowany czas przejazdu, a szacuję, że to będzie pierwsza po południu, druga po południu czasu lokalnego, to wtedy się ich zapytam, no i tak muszę zadzwonić, bo ten adres w ogóle mi nie pasuje, nie? To wygląda jak ten. To wygląda jak zwykły dom jakiś taki, ja nie wiem, jak sklep czy coś. Żeby się spytać, czy to na pewno tam i jak to będzie wyglądało ze zdejmowaniem, no i czy chcą to zdjąć we wtorek. A jak nie, to w środę. Dojadę do Butte we wtorek i pojeżdżę sobie rowerem po Butte, bo jeszcze nie jeździłem. To przy jakiejś stacji to jest. Z tej stacji to była ta stara kolej, co jeździła na tym szlaku opuszczonym, co ja tam sobie kiedyś chodziłem na piechotę. Ja bym sobie to zbadał. No nic, jadę pod klienta. Patrzyłem, tam są rampy, ja się cofnę prosto pod rampę, a jak nie, to naprzeciwko jest parking. Pogoda butelkowa. Zobaczymy, na Google, na zdjęciach, na Street View wyglądało, że tak raczej tam można spać. No ale różnie może być. Ja jeszcze mam pół godzinki, w razie czego pojadę na Lovesa, to jest taki duży los. No worries. A to jest chyba centrum Des Moines. Jeszcze budynki jakieś. No nie, chyba tylko tak.
daleko do zjazdu nie mam. Rzeka o tej samej nazwie co miejscowość. Centrum jest. Ale fajnie, nawet nie... nawet przyjemnie. Kurde, jak szkoda, że taka pogoda jest. Daleko nie jestem od centrum. Ten klient, nie? No ale co zrobić? Kiedy indziej. Ja to w jakąś przemysłówkę pewnie trafię. W sumie jak wracam z zachodu, to często mi wychodzi stawać w tych okolicach, bo z tych okolic to już się dojeżdża tak do Kanady, nie? A kiedyś ładnego słonecznego dnia wezmę rowerek i z trackstopu 10 km jest do centrum. No, trackstop jest tu, a nie jest daleko. No, wygląda jak typowa, spokojna mieścina w centrum Ameryki. Powiedzieć, to jest no Midwest, można już powiedzieć chyba. Iowa to już będzie taki Midwest. Nieźle na motorze w taką pogodę. W sumie jak tak się jedzie, to Des Moines wygląda całkiem sympatycznie. Duże parki, tylko pogoda w dupy. Dobra. Gdzieś tu. Się coś innego widziałem na Google. Dobra, zjadę i zobaczę. A nie, dobrze, przemysł. Niby przemysłówka to jakieś nie wiadomo co. Moja firma jest po lewej. To jest to, po prawej. To jest tu. Właśnie, shipping, receiving. No i ja się cofnę tu pod rampę. A jak, no bo tutaj mogę w sumie stanąć, nie? Kurde, są samochody, może by ktoś mnie zdjął tą jedną tą. Może by mnie ktoś zdjął tą jedną paletę. Ale wątpię, gdzie w niedzielę zdejmą. No i dobrze. Może ktoś będzie wcześniej zaczynał o 6. Tutaj już jest ten różnica czasowa godzinka. No nic. Zjem coś. No gdzie by tu iść, jak nic nie ma nigdzie co robić. W taką pogodę. Szkoda. Centrum jest tam, niedaleko. Przez most jestem. C'est la vie. Rzeczy ciekawych to naprawiłem łebasto. Ja wiem, dlaczego ono szwankowało, znaczy mogło tak być. Wężyk był poluzowany i dzisiaj mi już całkowicie zimne leciało, nie? Podkręciłem te klamry, włożyłem wężyk i odpaliłem łebasto z 5 razy, no bo się wiadomo, zapowietrzyło i to mogło być to, że nie zawsze paliwo dochodziło. Tymczasem przestał padać deszcz. Może pojadę. Tego Des Moines tylko zimało trochę się robi. Kurde, podłączyłem prąd pod agregat. Jak tylko trochę więcej oporu, to od razu się wężyk ślizga, nie? Pasek ślizga. I zostawiam tak na noc, a później wyłączę, zdejmę placardę. Chyba pójdę na rower. Kurde, dopiero co się kąpałem i ręce już mam uwolone. Ale najważniejsze, że łebasto działa.